Cześć wszystkim, z tej strony Kuba Agro, a to jest kolejny odcinek na serii Elm Creek z Farminga 22. Mamy ostatni dzień października, czyli minęły dwa dni od ostatniego odcinka. Prawie 100 tysięcy na koncie, mimo zakupu nowego pola, który wam pokazywałem w poprzednim odcinku. No i stoimy sobie tutaj pod sklepem. Przez ostatni czas wykonywałem bardzo dużo tutaj różnych misji. Jeszcze dwie mam tutaj zaległe, które muszę wykonać, ale jak możecie zauważyć, tutaj mam 4 misje, aż są na orkę i ich łączna wartość jest ponad 20 tysięcy. Dlatego zdecydowałem się na zakup jakiejś maszyny do tutaj właśnie orki, czy tam głęboszowania. No i mam dwie opcje do wyboru, czyli Kvernelanda do takiego siedmioskibowego, w którym możemy założyć pakomat, no ale to już jest droższa impreza. No i spełnia on tutaj wymagania mojego ciągnika, czyli 220 koni, mój ciągnik ma 30, to znaczy 230, to znaczy ten pług, mój ciągnik spełnia wymagania tego pługa, o może tak. No i kosztuje 23 tysiące, 3,5 metra szerokości. Natomiast tutaj mam drugi sprzęt i zdecyduję się jednak jego kupić, który ma, kosztuje 29 tysięcy, czyli trochę więcej. Ma 250 koni wymogu mocy, no i 3 metry tylko szerokości. Tylko że ten sprzęt dodatkowo nam uprawia tą spulchnioną głęboko ziemię. No i w sumie, jeśli ktoś by chciał siać w taką mocno spulchnioną ziemię, luźną, to można już po tej maszynie siać. Jest tutaj też do wyboru taki zbiornik na nawóz dodatkowy, z funkcją, żeby było jeszcze nawożenia. No ale tego sobie nie kupimy, ponieważ no po prostu to już było za drogo na razie. Także kupujemy ten sprzęt. Zobaczymy, no jeśli on... Jeśli ten ciągnik z nim nie da rady, no to najwyżej, nie wiem, będzie trzeba jakoś cofać safe albo sprzedawać tą maszynę. No zobaczymy. Także cofniemy sobie. Maszyna jest na grubej ramie, także naprawdę sprzęcik się prezentuje bardzo fajnie. No w sumie nie aż taka gruba ta rama. Czy ja przegiąłem tutaj z tą ramą, nie jest aż taka gruba jak w fadersztatach niektórych. Dobra, zapniemy maszynę i zaraz zobaczymy, jak go podniesie. No kurczę, szarpnęło nieporządnie. Mam nadzieję, że sobie da radę z tą maszyną. No jak nie, tak jak mówię, jak nie, no to najwyżej tą maszynę sprzeda. Światła są, także wyjeżdżam na drogę. No może nie powinienem tutaj zbyt szybko jechać, no ale dobra, już trudno. Żeby go za bardzo nie bujało z tą maszyną, z tym głęboszem. A w międzyczasie powiem wam o tym, co tutaj się ostatnio działo, w sumie na... Może nie tyle na serii, ale ja ostatnio dużo testuję modyfikacji, ponieważ sporo fajnych modów wychodzi, także w najbliższym czasie na kanale możecie się spodziewać kilku prezentacji modów nowych. A na serię tą wrzuciłem sobie już modyfikację Windy Loads. Właśnie dzisiaj jest sobota, jak nagrywam. I w sobotę się dowiedziałem, w sumie widziałem już to dawno, ale... Znaczy, widziałem to kilka dni temu, ale dopiero dzisiaj przetestowałem tą modyfikację, nazywa się Windy Loads i powoduje, że przy większej prędkości luźniejsze towary, na przykład zboża czy wapno, które mamy na przyczepie, jeśli ta przyczepa nie jest przykryta plandeką, to te lżejsze towary może nam zwiewać przy większej prędkości. Już od 20 km na godzinę wzwyż może nam te materiały zwiewać. No także bardzo fajna modyfikacja, czegoś takiego chyba do 19 nie było. Testowałem, moda działa. Jedyna aktualizacja, jaka ma w ogóle, cały czas jakby są prace nad tą modyfikacją, ale ma być aktualizacja w najbliższym czasie też ogarniająca w jakiś sposób przyczepy, które nie mają pokrywy, no bo to jest jakby osobna rzecz, trzeba by to jakoś ogarnąć.
No dobra, także zaczniemy sobie może z 8 biegu, zobaczymy jak on sobie poradzi ten ciągnik. Ten Głębosz ma maksymalną prędkość 12 na godzinę, więc ustawimy mu jakieś takie 13 może. Kurczę, i widać, że daje ten ciągnik radę na spokojnie. Zobaczymy jakiś wyższy bieg. Dobra. Dziesiątka. No, czyli nawet na 11, bo przy około 1400 obrotów dałoby radę tą maszynę opracować. Zdecydowałem się też na tą maszynę, dlatego żeby nie robić przesunięć, bo sporo robię misji i po prostu z pługiem trzeba było cały czas stawiać przesunięcia na tej modyfikacji Hans Vehicle, bo ja sporo z tym pracuję, z tym GPS-em. Tak jak teraz. No i po prostu nie chciałoby mi się już za każdym razem robić tych przesunięć, a więc myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Poza tym w przyszłości można go jeszcze zchipować o zbiornik na nawóz. To też może być w sumie fajną sprawą, no bo jedno nawożenie od razu zaoszczędzimy. Drugie może w przyszłości przy jakimś lepszym siewniku. Byłoby od razu w siewniku nawożenie, no i wyszłoby na to, że wszystkie nawożenia byśmy mieli ogarnięte w tych dwóch przejazdach. No niestety taki Głębosz i w rzeczywistości i w farmingu ma taką wadę, że sporo nam będzie wyciągał kamieni dużych. Jak możecie zauważyć, już leżą takie fest kamienie, także myślę, że po tym odcinku sobie będę musiał je stąd zabrać, te kamienie, zebrać tą łyżką, którą mam do kamieni. No i będę robił dalej misję. Na pewno też muszę właśnie zgłęboszować to pole, które jest tam przy moim gospodarstwie, bo ono też wymaga orki. Tutaj sąsiad też zawapnował, tak jak ja. Nawet nie wiem, czy to nie ja mu wapnowałem tutaj na misji, już nie pamiętam. Tak to jest, jak się właśnie pole dostaje takie startowe, czy tam się kupi, no to trzeba je najpierw doprowadzić do porządku, czyli orka, wapno, takie rzeczy. Sporo ostatnio ciekawych modyfikacji wychodzi, właśnie ten Windy Loads, też parę innych ciekawych, też maszyny ciekawe wychodzą, na przykład przyczepy samozbierające, Bergmany, takie przyczepy kilka, właśnie paczka dwóch przyczep Bergmanów wyszła ostatnio, którą też testowałem i na pewno chciałbym zrobić prezentację tej modyfikacji, bo jest całkiem niezła. Więc możecie się spodziewać różnych właśnie prezentacji, też modów od LSFM na moim kanale, bo sporo wyszło, one już dosyć dawno wyszły, a ja jeszcze nie zrobiłem wszystkich prezentacji tych modów. Na razie tylko jednego w sumie. I a propos LSFM, to też dzisiaj, czyli w sobotę, dałem na moim Discordzie, wysłałem wiadomość, która informuje, że forum LSFM, no czyli forum, z którego pochodzi na przykład mapa Hof Bergman, ma swój, od jakiegoś czasu ma swój serwer na Discordzie i tam dałem link do niego, że jakbyście chcieli być na bieżąco z nimi, to również możecie tam sobie dołączyć. Oczywiście forum jest po niemiecku i ewentualnie po angielsku, chociaż tam większość jest po niemiecku jednak, ale jeśli chodzi, ktoś chociaż troszeczkę ogarnia ten niemiecki, to można tam fajnych się rzeczy dowiedzieć, jakie modyfikacje też są właśnie teraz prace nad nimi prowadzone. No bo już wiemy, że na pewno mod John Deere Pack będzie do 22. Czekamy na niego. Przynajmniej ja czekam tutaj bardzo. Nawet zastanawiałem się, czy by nie kupować więcej John Deere'ów do czasu, kurczę, do czasu właśnie wyjścia John Deere Packa. No ale zobaczymy, ile to będzie trwało. Zastanawiam się też nad subskrypcją właśnie forum LSFM, żeby dostawać wcześniejszy dostęp jako youtuber do po prostu tych modów. No i wtedy mógłbym też pokazywać je wam, chociaż w pewnym, w jakimś stopniu chyba.
Wydaje mi się, że tam miałbym taką możliwość. Tak więc, jak widzicie, mi tu jeszcze zostało sporo pracy. Jeśli odcinek Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Fajnie, że jest Was coraz więcej i na kanale, i na Discordzie, bo ostatnio spory skok właśnie osób, które są na moim Discordzie, był. I mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Jeśli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie, cześć!